Dzień dobry, kochani, Mariumkarki z tej strony. Dzisiaj takie spotkanie przy herbacie. Postaram się opanować emocje i opowiedzieć wam wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Tak, aby pokazać Wam całą sytuację, uświadomić też wiele rzeczy. Ale też was zmotywować. Zmotywować nas wszystkich. Do jeszcze większego zaangażowania w to, co dobre, w to, co piękne, to, co pozytywne. Jeszcze większego zaangażowania w to, żebyśmy razem albo każdy osobno stworzyli jak najwięcej oaz natury na całej Ziemi. Nie patrzyli tutaj na nikogo, ale patrzyli na to, co sami możemy zrobić. Ponieważ w tym momencie to już nie ma żartów. Zwróćcie uwagę, że jeżeli powstanie tysiące, miliony takich oaz natury na całej ziemi, gdzie będą ludzie, dobrzy ludzie, świadomi ludzie opiekować się jakimś malutkim, większym, albo jeszcze większym kawałeczkiem natury i walczyć w obronie tego kawałeczka natury, to wygramy wtedy walkę o ziemię. Tak jak my walczyliśmy o magiczną oazę, tak jak my walczyliśmy o teren tych naszych sąsiadów, z którymi byliśmy w konflikcie przez 13 lat, i dzięki temu, żeśmy te dwie zielone wysepki uratowali, tak jest to rozwiązanie dla całego świata. Ponieważ jak jesteśmy gdzieś daleko, no to jak możemy pomóc? Możemy wysłać darowizny, możemy wysłać pieniążki, jak na przykład teraz na pokarm dla zwierzaków, czy, czy na sadzenie drzew itd. Tak Możemy głosić, możemy bardzo dużo mówić do innych, żeby ludzi uświadamiać. Bo może, jeżeli my sami nie możemy stworzyć jakiejś oazy, bo nie mamy na to środków, to może poprzez treści, które publikujemy, gdzie mówimy do ludzi. Dlatego moją taką misją będzie teraz w kolejnym czasie, żeby nasze stowarzyszenie jeszcze mocniej działało, żebyśmy jeszcze bardziej głosili to, jak możemy pomóc tej naszej ziemi. Czyli jeżeli sami nie możemy czegoś zrobić, to możemy innych zainspirować, możemy innych zmotywować, którzy mają fundusze albo którzy mogą zebrać się razem i stworzyć taką oazę natury. Dlatego moje dzisiejsze nagranie chciałabym, żeby zostało przez Was przyjęte na poziomie serca. Ja będę opowiadała o trudnych rzeczach. Będę mówiła o rzeczach, które przeżyłam w ostatnim czasie, które przeżyłam w roku 2016, gdzie Większość naszej Zielonej Wyspy Madery się spaliła. Jest to oczywiście przykład tylko Madery. Mamy inne przykłady, przykład Australii, przykład Sycylii, Krety i tak dalej. Tysiące takich miejsc, gdzie, gdzie diabeł sięga po swoje. Czy myśli, że sięga po swoje? Czyli ludzie, którzy mu służą, podpalają i, i ma to wszystko jakiś tam niższy cel. Nie będziemy się tutaj teraz doszukiwać tego celu. Wiemy wszyscy, że są to podpalenia. U nas tutaj już wiele osób zostało złapanych, ale co z tego? To nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jesteśmy my. Czyli będę mówiła o różnych rzeczach emocjonalnych. Może czasami się rozpłaczę, może tak być. Nie wiem, to jest bardzo spontaniczne nagranie. Co z tego wyjdzie? No to zobaczymy. Nie ma to jednak znaczenia. Chciałabym Ci pokazać jedno, że takie sytuacje to są tragedie. To są sytuacje, które powodują taką traumę wewnętrzną w każdym z nas, że, że można rozłożyć ręce i można tylko zostać w takim współczuciu. Ja współczuję i współczuję, ale co nam to da? Współczucie może jest dobre w danym momencie, ale na dłuższą metę. Nie możemy tylko współczuć, tylko musimy ruszyć te nasze przysłowiowe cztery litery i po prostu działać. Po prostu działać. Tutaj nie ma innej opcji. Dobrze, no to zaczynajmy, może. Co wszystko się wydarzyło, bo jestem pewna, że Cię to interesuje? I doszłam do wniosku, że zamiast pisać Wam prywatne wiadomości, ponieważ Ponieważ bardzo, bardzo dużo osób z Was napisało do mnie w ostatnim czasie i bardzo dziękuję Wam za wsparcie i telepatyczne, i materialne, i datki już na drzewa, które, które w tym momencie spływają, i datki na pokarm dla zwierzaków, które w tym momencie spływają. To wszystko jest światełko Waszych serc, Waszej duszy i moja wdzięczność jest bezgraniczna. Jednak doszłam do wniosku, że odpisując na każdy list. I tak pominę wiele osób, które może milczą, które boją się napisać albo w jakiś sposób nie chcą mnie angażować. A poprzez to nagranie, poprzez ten podcast, myślę, że każdy z Was y, zobaczy tą sytuację, ze szczegółami zobaczy tą sytuację. No i, i będzie to takie moje spotkanie z Tobą, tak jakbyśmy sobie usiedli razem. No i będzie Ci dane poznać wszystko od początku do końca. Dzisiaj mamy nów Księżyca jednocześnie zaćmienie. Dzisiaj mamy czternastego. Symbolika daje nam czternastkę, czyli alchemię, i mam nadzieję, że to wszystko, co ci opowiem, będzie też taką alchemią wewnętrzną dla nas wszystkich, czyli będzie takim procesem, gdzie zmienimy tą naszą niemoc, zmienimy tą naszą. To nasze współczucie, ten smutek, to odczucie tej tragedii w coś pięknego, coś świetlistego I, i pokonamy po prostu ten mrok, pokonamy tym dobrym i tym pozytywnym. Zaczęło się kilka dni temu, właściwie jak dobrze pamiętam, od dzisiaj pięć dni tak. Zaczął się pierwszy pożar, i potem szło już praktycznie jak reakcja łańcuchowa. Że niby palące się drzewa laurowe czy Honej burz, że one wylatują w powietrze i zapalają się kolejne obszary. Dzisiaj już wiadomo, że to nie było działanie natury, tylko było to działanie ludzkie. Dzisiaj już wiadomo gdzie, w których gminach kto podpalił. Już wiele tych osób jest złapanych, siedzą w areszcie. No, ale tak jak powiedziałam na początku, co nam to da, że ktoś siedzi w areszcie, przecież. Ze społecznych środków będzie on tam utrzymywany w tym więzieniu przez jakiś czas, potem wyjdzie, będzie robił to samo. Zazwyczaj ludzie, którzy raz służyli istotą. Mro który raz służyli istotom mroku, będą to robić cały czas, tak jak psychopata zawsze będzie mordował, w większości, w 90%. Tak, taki podpalacz, jak wyjdzie, to również będzie robił to dalej. Czyli pewnych rzeczy nie możemy zahamować, nie możemy ich zmienić, ale możemy zmienić nas i przez to zmienić całą globalną energię wpływając na innych ludzi, pokazując innym ludziom. Łącząc się też z innymi ludźmi i łącząc nasze siły, naszą energię i naszą moc i kierować ją na to piękne, pozytywne i budujące. Mój przewodnik powiedział mi już wiele, wiele lat temu i wiele osób z Was o tym wie, wiele osób z Was to również odczuło, szczególnie tych osób, które są blisko ze mną powiązane, że moją misją, mojej duszy tutaj na Ziemi jest po pierwsze wysiewanie, ale taką największą, najgłębszą misją jest Ochrona wszelkiego życia. Czyli zaczynając od robaczka, od biedronki, czy od jakiejś mrówki, a kończąc na człowieku. No i biorąc pod uwagę tą moją misję, dlatego nagrywam ten podcast. No, i kilka dni temu, zanim ogień wybuchł tutaj w naszej miejscowości, czyli w miejscowości Praceres na Maderze, w miejscowości, w której jest magiczna oaza, to znaczy w tej gminie, jak gdyby w tym Fregurezja, w, w, tym, w, tym, w, w tym obszarze jest magiczna oaza, wcześniej już przez cztery dni ogień trawił wszystko. Ja widziałam to z mojego okna, z mojego domu. Widziałam, jak on szedł, szedł i szedł. I już wtedy zaczęłam prace energetyczne, żeby to zablokować. Byłam przekonana, w 100% przekonana, że to się uda, że to naturalnie nie jest aż taka duża przestrzeń, że ym, śmigłowiec, ym, y, straż pożarna, że na pewno uda się to zablokować. No niestety, ym, było inaczej, ponieważ to już były podpalenia. I, I nagle wieczorem tego czwartego dnia pod wieczór zauważyłam, że śmigłowiec zaczyna latać mi przed oknem. I zastanawiałam się, czy skończyła im się woda na tym innym obszarze, yy, że lata tutaj do zbiornika, który jest niedaleko mnie. Czy też, o 15:55, jakiś znak od razu diabelski się pojawia. Więc yy, czy też yy, coś jest innego. No ale zaczęłam ten śmigłowiec obserwować. No, oczywiście, nie ma jakichś większych stron, wiadomości, gdzie można by było na bieżąco takie rzeczy zobaczyć, co naprawdę się dzieje. Wiemy, że wiadomości są tworzone zawsze za jakiś czas, po jakimś czasie, więc zawsze mamy tą wiadomość, która już jest stara i nieaktualna. Te osoby z was, które wiedzą, że pracowałam w telewizji, będąc jeszcze w Polsce w, w dziale wiadomości, to wiedzą, jak opowiadałam o tym, jak to funkcjonuje, że dzisiaj zbieramy to, co się dzisiaj wydarzyło. No i jutro, czy dzisiaj wieczorem o 20, się to pojawi na antenie, ale to już jest właściwie stare, to już jest przeterminowane. Więc nie było jakichś większych wiadomości. Nawet w aplikacji, gdzie można śledzić aktualne pożary, też wszystko jest opóźnieniem 6 godzin, 10 godzin, w zależności od tego, który satelita w danym momencie ten pożar namierzy. I nagle obserwuję, że ten śmigłowiec zaczyna latać w innym kierunku. Już wtedy miałam złe takie przeczucie wewnętrzne. Pomyślałam sobie, to znaczy, że jest pożar w innym miejscu. Wtedy przyjechał, przyjechał Tilo i powiedział: Słuchaj, pali się obok hotelu tutaj u nas w Praceres. No już było ciemno, pojechaliśmy tam, żeby to zobaczyć. No już wszystko było obstawione policją. I no, zapytaliśmy, czy możemy dojść, zobaczyć, no bo mamy. Yy, mamy naszą oazę natury powyżej, no i chcemy zobaczyć, jak ten ogień się rozwija. No i wtedy już wokół hotelu Jardim Atlantico, tutaj w Praceres, no po prostu wszystko stało w ogniu. I już żeśmy wtedy wiedzieli, że sytuacja jest bardzo poważna, bo jeżeli ogień jest w tym miejscu, to wiatr od oceanu zaczyna go pchać jak gdyby w górę. No i jeżeli jest w tym miejscu, to bardzo szybko może dojść do magicznej oazy. No ale całą noc straż walczyła z tym ogniem, ale ten ogień szalał. Po prostu szalał. Może dlatego, że jest bardzo, bardzo sucho. Już od dłuższego czasu mamy temperaturę 35 stopni, cały czas 35 stopni w cieniu. No i, yy, i to powoduje, że wszystko jest bardzo, bardzo suche. I wierz mi, że miałam takie odczucie, jak już widziałam ten pożar tutaj w Arko, w Kaliecie yy, czy yy, Loreto, to sobie tak pomyślałam, Boże. Tyle, żeśmy pracowali nad, yy, nad zmianą tej Madery jako mitycznej Atlantydy poprzez rytuały dla Matki Ziemi jako tego punktu, takiego z którego ta nowa energia tej nowej ery, tego nowego i pięknego, yy, pójdzie do świata, pójdzie do wszechświata i rzeczywiście było to widać. Ta wyspa zmieniła się od roku 2016 po prostu w zielony raj. I te osoby, które były z was na maderze pomiędzy rokiem 2016, a teraz tym rokiem, na pewno przeżyły maderę jako zielony raj. Po prostu wszędzie było zielono. Wiele razy mówiłam do Tila, mówię, Boże, tutaj już zaczyna wyglądać jak na wyspach Azorskich, tak pięknie, lasy się odrodziły, łąki się odrodziły i sobie tak pomyślałam, wow, moja misja na maderze się zakończy niedługo, ponieważ. Ponieważ osiągnęliśmy poprzez rytuały dla matki ziemi to, nad czym żeśmy pracowali, zmieniliśmy tą pustynię w raj, po prostu w raj. Takie były cały czas moje odczucia, i nagle nadchodzi ten kataklizm. Nagle ten diabeł wyciąga swoje szpony po tą właśnie zieloną wyspę. Przez całą noc, przez całą noc, właściwie już nie mogłam spać, ponieważ Staram się koncentrować na tym, żeby po pierwsze zmienił się wiatr, czyli żeby ten wiatr nie wiał w kierunku północno-wschodnim, tylko żeby wiał w kierunku bardziej zachodnim. I rzeczywiście to mi się udało. O poranku ten wiatr się zmienił. No, ale może, ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, ponieważ strażacy też już byli wykończeni przez cztery dni, cztery noce. Praktycznie bez przerwy pracowali i jest to straż ochotnicza, to nie jest straż zawodowa, więc są to normalni, prywatni ludzie. I dlatego nie chciałabym kogoś oceniać, ale gdyby inaczej to wszystko zostało pokierowane, gdyby. Wszystkie jednostki były w tym miejscu. Gdyby, gdyby śmigłowiec latał praktycznie do zmroku, a nie tylko do godziny tam 16, to na pewno udałoby się to przy tym hotelu zablokować. No ale niestety wiadomo, że każdy już zmęczony, każdy już noc, każdy już myśli o tym, żeby odpocząć. No i nie udało się tego zablokować. Rano yy, wiatr się zmienił wiatr się zmienił tak, jak o to prosiłam na zachodni, ale to, co się wydarzyło, to po prostu można tylko powiedzieć, że, że siły roku zrobią wszystko, żeby coś zniszczyć. Siły roku są w tym momencie w przewadze tutaj na ziemi i nasze światło musimy w sobie jeszcze bardziej pielęgnować i nasze światło musimy jeszcze... Jeszcze mocniej aktywować i przede wszystkim naszą wiarę w to światło, w te dobre siły, żeby stworzyć tę harmonię, czyli jak gdyby zniwelować ten wpływ mroku, a zwiększyć ten wpływ światła. No i opowiem Ci dalej. Czyli wiatr się zmienił, poszedł rzeczywiście na zachód, ale poszedł tak, Nieszczęśliwie można to powiedzieć, albo tak został pokierowany przez siłę mroku, że poszedł w kierunku lasów sosnowych. No ale niestety, lasy sosnowe, wiado wiadomo jak się palą, jeżeli szczególnie jest taka susza. No i jak doszedł ten ogień do tego lasu sosnowego, takiego dużego, dużego obszaru lasu sosnowego, to wytworzył się wir taki. Wir ognia, te osoby z was, które znają się na pożarach, na pewno mają na to specjalne nazwy, i ten wiatr, jak gdyby od tego ognia, od tego rozpędu tego żywiołu, poszedł w górę. Jak zaczął ten ogień iść w górę, to jeszcze żeśmy wszyscy właściwie mieli nadzieję, że zostanie zablokowany z drogi ekspresowej. Ale niestety w tym samym czasie. Zostały podpalone kolejne trzy miejscowości, czyli miejscowość Rapozera, miejscowość Ponto de Pargo i miejscowość Aszade de Cruz. Jak te osoby z Was, które sobie otworzą teraz mapę, to zobaczą, że są to dosyć oddalone od siebie miejscowości, i we wszystkich tych trzech miejscowościach został podłożony ogień jednocześnie. Co się stało w tym momencie? Ograniczone możliwości Straży Pożarnej, jednostki zostały Wycofane z naszej miejscowości Praceres zostały wycofane na miejscowość Maluera, Rapozera, Ponto do Pargo i Ashadda Crush, żeby ratować domy, ponieważ jest tutaj takie prawo, że najpierw się ratuje ludzi i ich dobytek, a potem dopiero ewentualnie inne rzeczy. No, i oczywiście, jeżeli te jednostki zostały wycofane, jeżeli został wycofany helikopter, to już nie było szans, żeby cokolwiek ratować. Mimo tego, że ludzie prywatni, wszyscy byli w to zaangażowani, wszyscy, tworzyły się takie łańcuchy ludzi prywatnych, bo chcieliśmy na drodze ekspresowej, po prostu z drogi ekspresowej to zablokować. No, ale oczywiście ten pożar szedł na tak dużym obszarze, że nawet jeżeli wszyscy mieszkańcy stanęliby na tej drodze ekspresowej i każdy podawał drugiemu wiaderko, to nie było szansy, żeby to zastopować. Po prostu nie było szansy. W tym momencie, jak pożar był przy drodze ekspresowej, to będzie widoczne na, na filmach, które są, które są udostępnione. Ja wysłałam cały album. Ten album można sobie wysyłać wzajemnie, czyli on jest tak, że jeżeli ktoś ma link, to może ten album obejrzeć, można wysłać znajomym. I ten link do tego albumu wysłałam Wam poprzez newsletter i jest on również na blogu Magicznej Oazy. Czyli jeżeli wpiszesz w Google'ach Magiczna Oaza, wyskakuje blog i w tym ostatnim wpisie z dzisiaj, czyli z 14... z 14... Jest ten, jest ten wpis i tam jest ten link do tego albumu. Co się wydarzyło? W momencie, gdy ten pożar był pod drogą ekspresową, Tilo powiedział do mnie, że mam wracać tutaj do domu i się modlić po prostu. No Ja oczywiście nie chciałam. Te osoby z Was, które mnie znają, wiedzą, że ja jestem szalona w takich momentach i po prostu porywam się z motyką na, na księżyc czy z gołymi rękami na ogień. No i mój partner już mnie bardzo dobrze zna w tej kwestii i wiedział, że co ja tam jedna pomogę, jeżeli i tak już wszyscy mieszkańcy walczą, a że mogę z odległości wpływać na to energetycznie, czyli yy, prosić, chronić, wywoływać deszcz, to do czego mam największe talenty. Więc troszeczkę byłam tym taka no niezbyt zadowolona, że ja sobie tutaj siedzę w bezpiecznym miejscu, gdzie wszędzie dookoła jest pusto, ponieważ wszyscy mieszkańcy są tam na drodze ekspresowej i walczą z tym ogniem, a ja tutaj siedzę i, można by tak było powiedzieć, i nic nie robię fizycznie. No ale dla mnie to był dzień praktycznie i noc tak intensywnej pracy energetycznej. Tak intensywnego działania magicznego, że chyba, chyba jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam. Tak bez przerwy, po prostu bez przerwy. Więc pierwsza rzecz, która była w tym momencie, wysłałam do Was newsletter z prośbą o wspólną medytację deszczu. I muszę powiedzieć tutaj oficjalnie, że, że jestem dumna. Z ogromnej ilości mojej społeczności. Dumna za to, jakimi cudownymi, wspaniałymi ludźmi jesteście, jaką siłę macie, jaką moc, jakie zaangażowanie, że czasami wystarczy mój jeden apel, yy, jakaś jedna wiadomość i tak niesamowicie potraficie się pięknie zorganizować. Szkoda, że nie jesteśmy bliżej, bo yy, już sama moja społeczność mogłaby cały ten pożar na tej maderze zablokować. Fizycznie, rękami, nawet gołymi. No ale niestety jesteśmy rozrzuceni po całym świecie i, i możemy działać w energii. W energii jest dużo trudniej działać, ponieważ wiadomo, że każdy z nas jest gdzieś tam rozrzucony, no i pojawiają się wtedy te wątpliwości, czy to co robię to naprawdę ma sens, albo czy to naprawdę działa, albo coś w tym sensie. Gdyby nam się udało wszystkim te wątpliwości usunąć, to mielibyśmy siłę, która Zmienia świat. I myślę, że wkrótce nam się to uda, że będzie mi dane tak nas pięknie prowadzić, z taką siłą i z taką mocą, że każdy, każdy z Was odczuje, kim jest naprawdę. Odczuje, jaką ma siłę, jaką ma moc, jaką, yy, jaką energię ma w sobie i jak tą energią może zmieniać ten świat. Ponieważ w mojej społeczności, no większość, większość ludzi w mojej społeczności to są szczególne dusze, tak zwane nasiona gwiezdne, czyli star seed, albo dusze, stare dusze, które już od wielu, wielu setek lat są tutaj na Ziemi, jest bardzo mało tak zwanych normalnych ludzi, czyli nasza, nasza energia, nasza wspólna energia może przenosić góry, tylko musimy sobie to uświadomić. Nie wolno nam wątpić i nie wolno nam też wpadać w takie stany yy, płaczu, smutku. Wiadomo, przez moment, okej, okay, ja też miałam taki stan. Też musiałam się popłakać najpierw, potem musiałam iść pod prysznic, żeby dopiero zebrać się w sobie. I każdy z nas na pewno też ma taki stan, jeżeli widzi, co się dzieje. Ale mamy też w sobie tą siłę i moc, żeby przełamać taki stan i potem zrobić wszystko, co w naszej mocy. Wykorzystując całą naszą energię. No i zaczęliśmy wspólnie medytować i ściągać ten deszcz, który jest właściwie bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko Madery, ponieważ jest pomiędzy Wyspami Azorskimi a Maderą. I tutaj powiem Ci, że bardzo dużo udało nam się wskurać, ponieważ w nocy zaczął kropić deszcz. I to nawet dosyć mocno, ale niestety za krótko. Czyli udało nam się jak gdyby tylko przez moment ten deszcz aktywować. Za to jednak wiele osób z Was pisało do mnie na ten temat, że w czasie tej medytacji mieliście takie też jakby spotkanie z diabłem, jakby wejść do piekieł, yy, ponieważ... Deszcz zmieniał się w deszcz ognia. I wierzcie mi, że takie były energie. Dlatego nawet ten pożar tutaj na maderze opisuje się jako piekło. Opisuje się jako piekło, ponieważ działo się coś takiego w materii, że te wszystkie drzewa, które się paliły, ta zielona wyspa, która nagle, po raz pierwszy od tylu, 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 tylu lat była zielona, to wszystko szło w powietrze. I spadały takie palące się kawałeczki, spadały, na, spadały na, na ziemię i zapalały się na tej ziemi ponownie. Po prostu jak fajerwerki. To wyglądało jak fajerwerki w noc sylwestrową, gdzie widzimy, że tak się rozpryskuje ten fajerwerk i potem spada na ziemię. Tak to niestety wyglądało. Dla mnie po prostu obraz apokalipsy. Obraz apokalipsy. I mam nadzieję, że. Że uda nam się to energetycznie zablokować, ponieważ jest coś takiego w energii, że to, co się zaczyna od mitycznej Atlantydy, to się zawsze tutaj tylko zaczyna. Czyli tak jak różowy słoń zaczął się od mitycznej Atlantydy oficjalnie w Chinach, ale te osoby z nas, które wiedzą co i jak to wiedzą, że zaczęło się tutaj, tak i wiele, wiele innych rzeczy tak samo może się rozwinąć na całą ziemię, więc Musimy dokładnie teraz jeszcze bardziej się koncentrować, jeszcze bardziej koncentrować naszą energię na tym pięknym, pozytywnym, żeby to zniszczenie zablokować, zanim się rozprzestrzeni wszędzie. Ja wiem, że teraz to, co powiedziałam, to u wielu osób może wywołać jak to, jak to, jak to, jak to, albo jakieś wątpliwości, dlatego nie będę tego tematu dalej rozwijać. Idziemy dalej, kontynuujemy. Niestety wśród mojej społeczności. Są też bardzo dziwne osoby. I chciałabym to teraz poruszyć w tym, w tym nagraniu, ponieważ w tym nagraniu poruszę dwa trudne tematy, gdzie może okazać się, że nasi wrogowie przejdą nam z pomocą w najmniej oczekiwanym momencie, a nasi przyjaciele się od nas odwrócą. Przyjaciele, którym żeśmy pomagali przez lata, się od nas odwrócą i nie przejdą nam z pomocą, a wrogowie tak. I... Właśnie dlatego chciałabym poruszyć ten temat, że wśród mojej społeczności były też takie osoby, że w odpowiedzi na mój apel o pomoc, o wsparcie, to telepatyczne, odpisały mi w ten sposób, że myślałam, że się wywrócę. Na takiej zasadzie, że sama sobie to stworzyłam. Ja sobie to sama stworzyłam. Jak pożary są tutaj... Praktycznie co roku to ja sobie to sama stworzyłam, nawet jak mnie tutaj nie było na magicznej Atlantydzie, to też sobie tworzyłam te pożary tutaj. E, takie naprawdę okropne listy. Takie, myślę, że po prostu w mojej społeczności też wkradło się wiele takich złych ludzi, którzy tylko obserwują, żeby, żeby zaszkodzić, zablokować, czyli e, takie, takie osoby, które e, zakładają maski a są tutaj tylko po to w mojej społeczności, żeby nam, tak powiedzieć brzydko, dowalić, albo, albo żeby zatruć tą społeczność, albo w jakiś sposób zainfekować. Więc musimy być bardzo ostrożni, również w ramach naszej społeczności, bo wiem, że macie kontakt między sobą, żeby, żeby mieć to otwarte serce i naprawdę patrzeć, czy, czy ta osoba, Mimo tego, że się powołuje na mnie, czy, czy ona naprawdę jest okej. Okay. Czy jednak to jest ktoś, kto jest tutaj wysłany, żeby, żeby po prostu coś niszczać, destrukcyjnie. I też wiele osób w tej medytacji czuło, Że jak my tworzymy coś pięknego, to jest jakaś siła, która, która tutaj wpływa, żeby, żeby jednak się nie udało, żeby, żeby tutaj jednak zniszczyć tą magiczną oazę, no bo wtedy możemy zniszczyć Marię Bukardy i cały jej przekaz, no bo wielką magiczną oazę zrównamy z Ziemią. Więc chciałabym, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że, że to, co się wydarzyło, jeszcze bardziej powinno nam pokazać, że no, są tutaj siły na Ziemi, które zrobią wszystko, żeby nas zatrzymać. I, I tak samo w Twoim życiu. Są tutaj siły na tej Ziemi, które wkradną się gdzieś w Twoje zaufanie, żeby Ci najbardziej przyłożyć. Są tutaj ludzie, którzy będą grać Twoich wielkich przyjaciół, ale jak będziesz potrzebować pomocy, to się od Ciebie odwrócą. I są tutaj również ludzie, którzy są zainteresowani tylko czubkiem swojego nosa, ponieważ takie osoby też były w mojej społeczności w odpowiedzi na ten newsletter z wielkimi pretensjami, że na przykład nie odpowiedziałam na jakieś listy sprzed kilku dni albo nawet tam nie wiem sprzed dwóch tygodni, czy jakoś tak. Bez jakiegokolwiek, jakiejkolwiek empatii, że może ja też mam jakieś rzeczy prywatne i nie tylko siedzę na mailu i odpowiadam na wszystkie maile, może ja też mam jakieś inne rzeczy do wykonania, jakieś ważne rzeczy do wykonania, jakąś misję tutaj do spełnienia, a nie tylko siedzenie i odpisywanie na każdego maila, który przyjdzie. Więc były tutaj też takie osoby, no i były oczywiście osoby, które. Bez jakiegokolwiek współczucia, empatii, wsparcia wykorzystały ten mój newsletter do tego, żeby mi zacząć opisywać swoje problemy. Tak jak ja bym w tym momencie, gdzie walczę o moje życie, o życie wszystkich istot, które są pod moją opieką, wszystkich zwierzaków, które są pod moją opieką, ja mam akurat w tym momencie otwarte ucho na wysłuchiwanie o tym, że ktoś ma problem finansowy, ktoś ma problem jakiś tam z partnerem czy z kimś innym, więc to naprawdę było nie na miejscu. A ponieważ ja szczerze i prawdziwie opowiadam o wszystkich moich odczuciach, o wszystkich moich. Moich takich myślach, które mi się pojawiają, to chciałabym zwrócić na to uwagę, że czasami może nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ktoś ma tutaj walkę o, o coś tak ważnego, a my mu tutaj yy, gadamy do ucha o, o naszych egoistycznych jakichś sprawach. Może właśnie powinno to posłużyć żeby nam czasami oczy otworzyć że nie tylko czubek naszego własnego nosa jest ważny i nie tylko my jesteśmy pępkiem świata że czasami są ważniejsze rzeczy niż to co akurat my mamy jakiś tam problem, bo nie możemy jakiegoś nie wiem, spłacić kredytu albo partner czy partnerka się pokłócił czy pokłóciła, czy odeszła naprawdę czasami są ważniejsze rzeczy takie jak na przykład ratowanie życia dobrze więc taka konstruktywna krytyka myślę, że dla każdego z nas, bo może w twoim życiu też są takie sytuacje, że ktoś w tym momencie ma jakąś naprawdę ważną rzecz, jakiś problem, a ty to tak jednym uchem i a, a od razu zaczynasz gadać o swoich problemach. Może czasami trzeba posłuchać do końca i wczuć się w tą sytuację i ocenić ją z poziomu serca, czy teraz ten mój problem nie jest czasem troszeczkę mniejszy od tego, co ma ta osoba, a może jest większy. Może jest większy, to wtedy trzeba tą osobę uświadomić, powiedzieć, słuchaj, ty tutaj narzekasz, a ja mam taką, taką sytuację. Czasami można w jednym kierunku, a czasami można w drugim kierunku. Ok, idziemy dalej. No i w tym momencie yy, to trwało praktycznie do godziny drugiej w nocy. Że nie miałam praktycznie żadnych wieści od Tila, co się dzieje w Magicznej Łazie? Nie mogłam też ani dojechać tam, ani dojść, po prostu wszystko stało w ogniu, więc skoncentrowałam się dalej na pracy energetycznej, na ochronie ochronie nie tylko Magicznej Oazy, ale ochronie również wszystkich zwierzaków, które są również u innych ludzi. W tym momencie te większe zwierzaki są u innych ludzi. Miałam ostatni taki komentarz, taki hejterski komentarz: O, nie ma już zwierzaków w magicznej oazie. Nikt się nie zapytał, dlaczego. I to był taki wredny komentarz na takiej zasadzie: o, A co może zaczęło śmierdzieć? No jak można coś takiego napisać? No trzeba być chyba kompletnym jakimś okropnym człowiekiem, żeby coś takiego napisać. Zamiast się zapytać, dlaczego? to wtedy bym wyjaśniła, że mamy za mało jedzenia w magicznej oazie i dlatego duże zwierzaki są teraz u innych właścicieli. Tam, gdzie są łąki, tam, gdzie mogą się najeść do syta. Ale mimo tego są to nadal moje zwierzaki. Dobrze, idziemy dalej. <laughs> idziemy dalej. Czyli mniej więcej o drugiej w nocy przyjechał Tilo i opowiedział mi, co się dokładnie wydarzyło. Co się wydarzyło w magicznej oazie. No i zaczynajmy. Więc, od mniej więcej południa trwała walka wszystkich mieszkańców naszej miejscowości na tej drodze ekspresowej. Mimo tego nie udało się tego ognia zahamować i tutaj były również błędy straży pożarnej, że trzeba było drogę zablokować i tak dalej. Nie może, oni nie chcieli tej drogi zablokować, więc przez to było... Utrudnione to działanie tych, tych prywatnych ludzi, no bo trzeba było uważać jeszcze na samochody jeżdżące po tej drodze, które chciały tam dojechać do innych miejscowości. Wystarczyło drogę zablokować na pół godziny i pożar, by się udało zablokować w tym momencie na drodze ekspresowej. No ale no, taka niezbyt dobra organizacja była tych służb, chociaż, można tak powiedzieć, no nikt nie ma do nikogo pretensji, bo na pewno każdy z siebie dał to, co mógł, najlepszego. No, nie udało się. Nie udało się. Dlatego się też nie udało, że, że w tych innych miejscowościach jednocześnie były te podpalenia i po prostu we wszystkich miejscowościach zaczęło się piekło. I ogień nie udało się zablokować na drodze ekspresowej, przeszedł wtedy. Do naszego przyjaciela, no i oczywiście i Tilo, i, i inni sąsiedzi próbowali ten jego dom uratować. Udało się ten jego dom i jego tam zwierzaki, wszystko uratować. Potem poszedł ten ogień powyżej, również udało się uratować wszystkie zwierzaki u takiego starszego pana, który, który ma mnóstwo tych zwierząt i, i krowy, i owce, i kuski, no i wszystkie, wszystkie możliwe. Wszystko też się udało ugasić, no i wtedy już Tilo wiedział, że musi jechać do magicznej. Oazy, no ale już nikt z tych znajomych, przyjaciół mu nie towarzyszył. No, jak ich mienie zostało uratowane, to oni sobie muszą odpocząć. I, I to jest dla mnie taki znak, że naprawdę czasami tych prawdziwych przyjaciół albo wrogów poznaje się w biedzie. I on pojechał sam do magicznej oazy i się zaczęło. Pożar był w trzech etapach. Pierwszy etap udało się wszystko ugasić. Pierwszy etap szedł. Od strony północnej, a ponieważ już żeśmy tak czuli jakoś w ostatnim czasie, a żeby tak wyciąć trawy, wyciąć paprocie, tam z tamtej strony północnej, mieliśmy takie odczucie, tak jakby nam anioł stróż powiedział, że trzeba to zrobić. Zainwestowaliśmy w to, no właściwie dwa dni pracowali pracownicy, ponad 400 euro żeśmy za to zapłacili, za to czyszczenie. Czyli takie czyszczenie wszystkich takich niebezpiecznych rzeczy, jak na przykład wyschnięte poprocie, bambus wyschnięte i tak dalej. I dzięki Bogu, żeśmy to zrobili, bo jakbyśmy tego nie zrobili, to już by nas dzisiaj nie było, również fizycznie. Ponieważ magiczna oaza jest w takim miejscu, że jest tylko jedna, jedyna droga dojazdowa, plus trzy drogi dojazdowe przez las. Czyli jak zaczyna się palić od dołu, to nie można już stamtąd uciec. I dlatego Tilo powiedział, że mam zostać tutaj i mam się skoncentrować na pracy energetycznej. Myślę, dlatego, żeby mnie chronić, a jako wiadomo, że w poprzedniej swojej inkarnacji rycerz-templariusz, no to chroni wszystko to, co słabsze. No i jak zaczęła się sytuacja rozwijać, więc w tym miejscu, w Magicznej Łazie, był tylko i wyłącznie Tilo. I nasi sąsiedzi byli powyżej, ponieważ oni mają swój domek taki letniskowy, troszeczkę obok nas, powyżej nas. Mają jak gdyby dwie działki. Ci tak zwani wredni sąsiedzi, z którymi żeśmy mieli konflikt, no, 13 lat, jakby na to nie patrzeć. I właściwie na terenie oazy i okolicy były tylko trzy osoby. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta, sąsiadka. W pewnym momencie udało się przez ten ogień, który szedł od dołu, dojechać czy dojść, dojść chyba, doszedł jeden z naszych nowych sąsiadów, zupełnie nowy pan, bardzo miły, starszy pan, i on przyszedł również z pomocą magicznej oazie, zupełnie obca osoba. Znamy się z nim praktycznie miesiąc, dwa miesiące. On przyszedł, natomiast nikt z naszych przyjaciół się nie pojawił. Nikt, kompletnie. Dobrze, idziemy dalej. No i zaczęło się, czyli te trzy etapy. Pierwszy etap szedł od północy. Udało się to zablokować, Tilo sam to zablokował. Już miał takie odczucie, że wow, udało się, znowu się udało, tylko troszeczkę tam drzew laurowych zostało poniszczonych i tam na tych obszarach, co ja pokazywałam na zdjęciach, trawa i, i takie, takie małe jakieś tam krzewiki zostały poniszczone, no ale nie doszło to jak gdyby do serca magicznej oazy, no i udało się to zablokować tak Na takim etapie, że, że wiadomo, że tam liście opalone z drzew, czy tam pnie opalone, ale z nadzieją, że jednak odbije to od korzenia, ponieważ ten ogień szedł bardzo szybko, tak błyskawicznie, praktycznie, i szedł bardziej tak po ziemi niż na wysokość. I w tym momencie, jak już Tilo chciał robić nawet fotki dla nas, czyli że wow, udało się i wszystko ok, powiedział, że słyszy takie wycie, po prostu jakby normalnie. Jakby był sam diabeł, i w tym momencie idzie cała fala ognia od dołu. No i niestety ta fala ognia od dołu szła znowu przez las sosnowy. To jest nowa działka, y, którą dołączyliśmy do magicznej oazy, ale żeśmy y, tylko zostawili po prostu te sosenki, całkowicie las sosnowy, tak żeby to było takie bardzo naturalne, rozwijało się naturalnie. No i nie był to las mieszany czyli bardziej taki właśnie sosnowy, żeby tak jak było na tym obszarze wiele, wiele lat temu, ponieważ ta ulica, na której mieszkamy, to się nazywa Ahad Pinieros, czyli y, Sosnowa Dróżka, to tak chcieliśmy, żeby ten obszar się zostawił, no, y, tak został, y, tak się rozwijał, naturalnie się rozwijał, tak jak to było kiedyś. No i niestety ten y, pożar z dołu doszedł do tego sosnowego lasu i tylko był jeden, Pisk tych drzew, drzew sosnowych, jeden, jedno takie skomlenie tych drzew sosnowych, i już doszło do tego serca magicznej oazy, czyli do tego ogrodzonego terenu, ponieważ te osoby z Was, które wiedzą, jak rozbijała się magiczna oaza, wiedzą, że mamy to serce ogrodzone. Natomiast na zewnątrz są obszary, które są dostępne dla każdego, każdy sobie tam może chodzić, prawda? Każdy może sobie chodzić tam pomiędzy tymi posadzonymi drzewami, czy pomiędzy zbiornikami wodnymi, i to jest jak gdyby takie dostępne normalnie, a ta główna, ta część, taka, to serce jest chronione, ponieważ jest to to serce, w którym ja robię rytuały, gdzie są ceremonie i tak dalej, i tam musi to być ogrodzone, żeby tam jakieś inne obce energie nie wchodziły. To ogrodzenie to też stanowi tą ochronę energetyczną. No i w tym momencie przeskoczył ogień z tego lasu sosnowego na drzewa laurowe w magicznej oazie w sercu, czyli już w tym miejscu ogrodzonym magicznej oazy. No i Tilo próbował to gasić. I udało mu się jedno drzewo laurowe ugasić i w tym momencie ogień wybuch w trzech kolejnych miejscach, trzy kolejne drzewa laurowe się zapaliły. A drzewa laurowe to możesz sobie wyobrazić jak się palą, możesz sobie to przetestować biorąc liście laurowe, takie przyprawy kuchenną i zapalić jeden taki listek teraz sobie można wyobrazić, że on już jest suchy, jak on się pali, jak on jest mokry, pali się dużo, dużo szybciej i na zasadzie fajerwerków, czyli jak sztuczne ognie. I w tym momencie Tilo już wiedział, że, że nie ma szans. Po prostu nie ma szans, ponieważ z trzech stron nie był w stanie jednym wężem cokolwiek zrobić. I w tym momencie słyszy, że ktoś go woła z ulicy, że ma drzwi otworzyć. Pobieg tam otworzyć. No, i nie uwierzysz, kto tam stał. Nasi najwięksi wrogowie, którzy nam truli zwierzaki w magicznej oazie, którzy nam stawy zatruli, zbiornik wodny nam zatruli, którzy nam tyle razy niszczyli płot, którzy ciągle nam robili na złość, którzy no praktycznie no, robili z naszego życia tak, taką trudność przez te wszystkie lata. Oni stoją przed magiczną oazą i mówią, że widzą, co się dzieje, czy mogą pomóc. Możesz sobie wyobrazić, jaka była mina Tila w tym momencie. Oczywiście otworzył oni od razu i on, i ona porwali zawiaderka, zakonewki i udało się im w trójkę ugasić te drzewa laurowe. E, jedyna taka większa szkoda no to był, była część płotu drewnianego, który jeszcze z jednej strony oazy jest drewniany. No i domek od kurek spalił się doszczętnie, kompletnie. I teraz wiem, dlaczego kilka miesięcy temu, właściwie na wiosnę, to chyba było w marcu, tak poczułam, że nadszedł czas, żeby te kurki były całkowicie wolne, czyli nie tylko takie ograniczone, że tam mają jakiś taki ograniczony teren, ale żeby były całkowicie wolne. I wtedy podjęłam taką bardzo trudną decyzję dla mnie, żeby wywieźć kurki z magicznej oazy. Tak jak inne zwierzaki dałam do innych właścicieli, to kurek nie chciałam dawać do innych właścicieli, dlatego że doszłam do wniosku, że no zamknięcie dla takich kurek, które były zawsze no na duży, dużym terenie, czyli taki swobodny wybieg, no będzie bardzo trudne, więc mogą chorować i tak dalej. I doszłam do wniosku, że wywiozę kurki w górę. No i rzeczywiście, żeśmy te kurki wszystkie zapakowali, wywieźli w góry. Możesz sobie wyobrazić, jak się popłakałam przy tym całym rozstaniu. No ale później miesiąc później pojechałam w to miejsce, gdzie, gdzie żeśmy je wywieźli, no i kurki sobie w górach świetnie radzą. Czyli są szczęśliwe, grube, e, opowiedziała mi jedna całą historię, wszystko, co się wydarzyło przez ten miesiąc tam. Bo ja oczywiście pojechałam tam, no i zaczęłam je wołać, 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 no i kurki przyszły, prawda? Więc, więc są dalej w tym samym miejscu. Teraz, na szczęście, również ochronionym do, do tego miejsca ten pożar nie doszedł. I miejmy nadzieję, że już nie dojdzie, yy, więc też są bezpieczne i są chronione. No więc, i to był kolejny sukces, i w tym momencie już naprawdę takie było odetchnięcie. No i sąsiedzi wrócili tam do siebie, żeby tam u siebie, u siebie yy, uważać, żeby tam ogień do nich nie doszedł. No i tyle został sam, i w tym momencie już też miał takie odczucie: wow, udało się udało się mamy tylko małe szkody na zewnątrz posadzimy na nowo nie ma problemu ale tutaj wewnątrz gdzie są najbardziej takie można powiedzieć najstarsze drzewa najbardziej wartościowe rośliny rośliny któreśmy posadzili jak jeszcze nie mieliśmy wody w magicznej oazie czyli właściwie podlewane własną krwią tak można powiedzieć no bo każda konewka trzeba ją było z rzeki przywieźć trzeba było podlać prawda to ta największa część największa część Magicznej oazy, no, ocalała, jak gdyby. No, jeszcze tutaj chciałam też coś dodać do tego komentarza, który też taki właśnie wredny komentarz yy, się pojawił w ostatnim czasie. A, że, że magiczna oaza to same kamery dookoła. No, to też nie jest prawda, ponieważ kamery są tylko na tą część, yy, na tą część wewnętrzną i te kamery zostały zamontowane właśnie. Ze względu na tych wrednych sąsiadów, ponieważ w tym momencie już topór wojenny został zakopany, o tym za chwileczkę opowiem. No to myślę, że te kamery będą zbędne w tej magicznej łazie i one też nie są aktywne cały czas, tylko w momencie, gdy nas po prostu nie ma na miejscu, to wtedy te kamery są aktywne i tylko są aktywne na tą część wewnętrzną. Po tych wszystkich zniszczeniach, które żeśmy doświadczyli, myślę, że jest to zrozumiałe, że te kamery jednak zostały zawieszone. No, jeszcze do tego wrednego komentarza chciałabym dodać jedno, bo to było takie, o, że Maria Bukardy, taka ekologiczna i w ogóle, i w ogóle, a kamery są i prąd jest. Oczywiście, że jest prąd z gminy, i ten prąd pomógł nam uratować teraz magiczną oazę. Ten prąd chyba mamy od dwóch lat podłączony z gminy. Bez tego prądu by nie było szans, żeby wszystkie pompy aktywować w tym samym czasie. W nocy nie byłoby takiej możliwości, a dzięki temu i dzięki naszej wodnej oazie natury, którą z Waszą pomocą udało nam się stworzyć, czyli te wszystkie zbiorniki wodne, wodnej oazy natury, dzięki temu oaza istnieje dalej. I nikt tutaj się nie zapytał, jak to jest z tym prądem. Są Płyty solarne, na wszystkich dachach są płyty solarne, są akumulatory, więc większość prądu jest w cudzysłowie ekologicznie, bo wy wiemy, jaka to jest ekologia. Te wszystkie osoby, które wiedzą, co się za tym kryje, to wiedzą, jaka to jest ekologia, uh -huh, uh -huh. a reszta jest prądu z gminy. A że my bardzo mało prądu wykorzystujemy w Magicznej Oazie, no to chyba jest logiczne, że większość idzie z solara. Idziemy dalej. No, i ten kolejny taki sukces, yy, sukces, że jednak się udało, i nagle nadchodzi deszcz ognia. Nie wiadomo kompletnie skąd idzie deszcz ognia. I ten deszcz ognia spada po prostu wszędzie w tej magicznej oazie na wszystko, na wszystko, wszystko zaczyna się palić w tym samym momencie. I w tym, w tym czasie. Przyjechał nasz ten zupełnie nowy sąsiad. Czy przyszedł? Przybiegł do nas na górę. No i oczywiście też wiaderko do ręki, i wszystkie te punkty, które się zaczęły palić, gasił razem z Tylem. No i ci nasi sąsiedzi, znowu ci wredni, w cudzysłowie sąsiedzi, znowu widzieli, co się dzieje, że u nas jednak no, większość jest drzew laurowych, u nich jest głównie trawa i tam agapanty i tak dalej, więc te rzeczy się aż tak bardzo nie palą. Znowu przyszli z pomocą, w, żeby, żeby pomóc te ogniska gasić. I to było, Tilo mi powiedział, że to było. 50, ponad 50 punktów, które zaczęły się palić w tym samym momencie. A i tak nie widział wszystkich, bo dopiero jak ja byłam wczoraj w magicznej łazie, to widziałam, że praktycznie wszędzie były wypalone dziury. Tutaj 10 centymetrów, tu 20, tu 30. Ale ta siła Boska, albo nasza wiara, nasze modlitwy, nasze medytacje były tak silne, że nam się udało zablokować. One nie zapaliły się te miejsca całkowicie, i dzięki temu się udało, no, te trzy czwarte magicznej oazy i przede wszystkim to serce magicznej oazy uratować. No, ale idziemy dalej. No, i w pewnym momencie, no, już udało się to wszystko było już pod kontrolą, udało się to wszystko zablokować, i Tilo przyjechał tutaj do mnie. Opowiedział mi to wszystko, zjadł coś, napił się i poszedł się na chwilę położyć. To chyba była druga w nocy. Chyba druga w nocy. No, oczywiście, wykończony, można sobie to wyobrazić. Ja wykończona energetycznie po tych wszystkich pracach, on wykończony fizycznie. Nagle godzina trzecia w nocy, czyli godzinę później, dzwoni telefon, ktoś zupełnie obcy do nas, ponieważ nasi sąsiedzi nie mieli naszego numeru telefonu. No i dzwoni ktoś zupełnie obcy, że szybko mamy przyjeżdżać, bo się znowu zapaliły drzewa laurowe w oazie. No to oczywiście. My w dwójkę pojechaliśmy już w dwójkę. Nie mogliśmy w ogóle do tej magicznej oazy dojechać, ponieważ wszędzie wyglądało tak, jakby wybuchła bomba atomowa. Po prostu tak wszystko wyglądało. Słupy powalone na ulicy, nie można było tym motorem dojechać. Trzeba było najpierw te słupy przesuwać, żeby po tych, po tych palących się korzeniach przejechać. Wreszcie dojechaliśmy do tej magicznej oazy. No i. Sąsiedzi już starali się to drzewo laurowe gasić, czym tylko mogli, ale oni jednak mają dosyć duży dystans. Nie mogli włączyć tej naszej pompy do podlewania, nie wiedzieli, jak to włączyć, no ale udało się. Ugasiliśmy to drzewo laurowe. No i tak jeszcze wszystko zostało skontrolowane, czy wszystko ok. No i wszystko, wszystko, wszystko ugaszone. No to żeśmy jeszcze poczekali, poczekali, dobra, wszystko już jest ok. No, to żeś powiedzieli do nich, że no wracamy, wracamy na dół. No bo gdyby coś się działo, to żeby znowu dzwonili, ponieważ oni się zdecydowali spać tam u siebie, mimo tego, że był taki dym. Wierz mi, że był taki dym, że nie można było w ogóle oddychać, a oni się mimo tego zdecydowali tam spać na górze u siebie w tym domku. Nie wiem, jak oni to przeżyli. Bo wszędzie był dym, bo wszystko dookoła było popalone, wszystkie się jeszcze dopalały, się te wszystkie części lasu i tak dalej, i drzewa eukaliptusowe, prawda, i, i wszystkie inne, inne rzeczy. No i godzina. Czwarta, piąta nad ranem, czy szósta nad ranem, już teraz nie pamiętam, znowu dzwoni telefon. Znowu kolejne drzewo laurowe się zaczęło palić. Ale popatrz, jeszcze o tym ci muszę powiedzieć, że spaliła się, spalił się domek owieczek. I popatrz, a ja miałam takie odczucie kilka miesięcy wcześniej, no, że musimy znaleźć nowy domek dla tych owieczek, no bo nie mamy tyle pokarmów w magicznej oazie, nie mamy tyle łąki, żeby one mogły jeść. No i, i wtedy pamiętam, było tak, że Tilo wszystkich swoich przyjaciół pytał, no i jeden, który ma. Olbrzymi obszar, mnóstwo łąk i, i takich plantacji i tak dalej. Powiedział: Słuchajcie, nie martwcie się, ja wezmę te owieczki do mnie, one będą miały pod dostatkiem jedzenia, yy, a mnie się to przyda, bo nie będę musiał kosić, prawda? Czy pozjadają te łąki, nie będę musiał kosić. Więc takie wzajemne, jak gdyby. No ja wiele razy odwiedzam te owieczki, prawda? Lizę, jej znowu maluchy, kolejne, kolejne trzy maluchy, no i to tak się całe stado rozwija. Jest ich coraz więcej. No i, i one sobie tam nad, u tego kolegi, u kolegi są, i dziękuję Bogu, bo no, ich domek się spalił w magicznej oazie, więc już domku nie mają. No i co się wydarzyło dalej? No i od godziny tej szóstej, czwartej, od czwartej do siódmej, Tyle już pojechał znowu sam, no bo mówi, jak jest tylko jedno, to ja sobie poradzę. Y no, udało się to oczywiście ugasić. Przyjechał z powrotem i powiedział: No, to teraz mamy problem. Nie ma nawet grama wody w zbiorniku. No, ale mimo tego rano, żeśmy wstali, to chyba była. Ileż on spał? Dwie godziny. O dziewiąty już żeśmy pojechali do magicznej oazy. Pojechaliśmy do magicznej oazy. No, i teraz się dopiero zaczęło najlepsze. Jesteśmy w tej magicznej oazie i ja mówię tak, jejku, woda ucieka ze stawu, tam z tego zestawu, co są rybki, bo się spaliło, spalił się rurociąg. No, i ta woda zaczęła uciekać, więc on w tym czasie obchodził te wszystkie miejsca, gdzie jeszcze się coś paliło, żeby to ewentualnie zadeptać, jakąś tam łopatą to przysypać i tak dalej. A ja w tym momencie zrobiłam taką prowizorkę, odcięłam tą rurkę, zrobiłam podłączkę, zakręciłam tą rurkę z taką nadzieją, że to tylko w tym miejscu ta woda ucieka, i rzeczywiście. No, i dzięki temu wodę mogłam ściągnąć na niższe części magicznej oazy, i na tych niższych częściach ustawiłam podlewanie ze Stawu, z tego stawu, gdzie były rybki, bo doszłam do wniosku, one mają tam jeszcze dużo wody, więc, nawet jak ta woda zejdzie na, na jakieś tam 30 centymetrów, to rybki przeżyją, żaby przeżyją yy, i wszystkie tam larwy, które w tym stawie są, a jednak my nawodnimy te obszary, które są jeszcze bardzo, bardzo suche, no i jest to niebezpieczne, że coś się tam wydarzy. I w tym czasie poszłam do Tila i powiedziałam: Słuchaj, popatrz, my mamy jeszcze w tej wodnej oazie natury ten największy zbiornik, ale on jest dosyć daleko. On jest dosyć daleko od nas, no i dużo, dużo niżej niż magiczna Łaza, i mówię tak: słuchaj, ty masz taki zmysł do wszystkiego. Nie możemy tej naszej pompy, z tego pustego zbiornika, tak podłączyć, żeby, żeby żeby z tego zbiornika, tam na samym dole tą wodę jakoś popompować do nas. Podłączymy wszystkie węże, które mamy, no i może się uda. No i mówię przecież, nie musimy tej pompy wsadzać na głębokość, ponieważ ten, ten zbiornik jest, jest brudny, ponieważ tam duża taka część jest tego mułu, więc pompa by nie funkcjonowała normalnie. Ale może się uda tą pompę jakoś zawieścić. To jest oczywiście ten zbiornik, w którym znalazłam telka, czyli tego małego koteczka, prawda, który został zamordowany i wrzucony do tego zbiornika. Ten zbiornik się bardzo źle kojarzy, no ale ten zbiornik. Powiedzmy, jaka jest karma tutaj, i jakie to wszystko jest na ziemi szalone. To właśnie ci wredni sąsiedzi zamordowali telka i wrzucili go do tego zbiornika, który teraz uratował życie ich psa. Co się wydarzyło dalej? Udało nam się to podłączyć, no i y, nawet ciśnienie na tyle wystarczyło, że można było tą wodę pompować do magicznej oazy i wszystko jeszcze lać, gdziekolwiek jakieś były niedopałki, jakieś suche, suche, suche roślinki i tak dalej. Wszystko podlewać, 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 no bo czym więcej wody, no to wiadomo, że jak coś tam jeszcze przyleci w powietrzu albo się od ziemi jakiś tam ogień rozprzestrzeni, no to można będzie to, y, to nie będzie tak szybko, się, nie zapali się tak Szybko, jeżeli będzie wilgotne. I podlewamy podlewamy wszystko w tej magicznej oazie, i nagle ja chciałam przełożyć ten yy, zraszacz, taki, który był na dole w inne miejsce. Poszłam tam w to inne miejsce, i nagle słyszę taki okropny odgłos, i mówię tak: Boże, czy w lesie się znowu coś zaczęło palić? No i pobiegłam od razu na drugi końc magicznej oazy patrzę się. A za tym domkiem od tych Sąsiadów, ja teraz już będę mówić sąsiedzi, dobrze, już nie będę mówić wredni sąsiedzi, żeby było wi wiadomo, że tych sąsiadów magicznej łazy, o nich dzisiaj mówimy, więc yy, o nich chodzi. Zapaliły się. Mieli tam z tyłu za tym domkiem, to jest drewniany domek, tuje. I cały ten domek właściwie jest tymi tujami ogrodzony. I jak ja zobaczyłam, że te tuje się palą normalnie, jak takie, takie płomienie do samej góry na trzy metry od razu. Szybko do Tila, mówię Boże, pali się ten ich domek, zaraz się ten ich domek zapali. Popatrz, oni nam pomogli, ratujmy im ten domek. No i no to Tila mówi: szybko, szybko przeciągaj te węże, przeciągaj te węże. Trzeba było bardzo ostrożnie, ponieważ nie mieliśmy już podłączek do tych węży i tak tylko były te węże jeden w drugi wciśnięty i wystarczyło trochę mocniej pociągnąć i już się te węże rozłączały. Podciągnęliśmy tam, już, ja już miałam taki stres. Wszystko mi się trzęsło w środku, bo to wiadomo, że chodzi o sekundy. W międzyczasie ciągnąc te węże, wybrałam na komórce. Miałam cały czas w ogóle włączoną komórkę. Ja mam zazwyczaj komórkę w trybie samolotowym. Miałam włączoną komórkę, wybrałam y, numer do przyjaciela, dzwoni, mówię, potrzebuję pomocy, pomóżcie nam, tutaj się wszystko u nas na górze na nowo pali, pomóżcie nam. Gdzie tam przyjaciel zadzwonił tylko po straż pożarną i potem mi odzwonił, no zadzwoniłem po straż pożarną, dobra, świetnie, no nie? Y, a można było w, y, wsiąść w samochód i przyjechać, to jest właściwie 500 metrów od nas, no ale no, to właśnie są tacy przyjaciele. No i Potem wybrałam telefon do, do jak ktoś nazywa prezydenta gminy. Czyli naszej tej fregurezji, fregurezji Praceres. No ale on nie chciał odebrać telefonu, bo widział numer od Tila, a że ciągle przez 13 lat mieliśmy konflikt z naszymi sąsiadami. No i oczywiście on był w to wszystko zamieszany, a on jest kuzynem tego naszego sąsiada. No to wiadomo, którą stronę trzymał, zawsze był nieobiektywny w tych wszystkich rzeczach. Można było dużo łatwiej to wszystko bardzo szybko wyjaśnić sobie pewne rzeczy, no ale no, tak to niestety wygląda: ręka rękę myje w niektórych krajach. Więc jak on widział, że dzwoni Tilo, no to nie odbierał telefonu. I ja w tym momencie, żeśmy ten wąż rozciągali, łączyli te węże, te żeby dotrzeć do tego płonącego domku. Ja jedną ręką wybierałam na moim telefonie numer tego, tego faceta i dzwonię, dzwonię, mówię tak, Boże, odbierz ten telefon. Chyba mnie usłyszał w energii, odebrał ten telefon. Ja mówię, przedstawiłam się, kim jestem i mówię, że pali się ten dom tego sąsiada. Powiedziałam po imieniu jakiego sąsiada, czy jego kuzyna, żeby go poinformował po straż pożarną i w ogóle. Dobrze, odzwonił mi za chwilę, że poinformował. No, i że straż pożarna przyjedzie, a w tym czasie po prostu myśmy już walczyli. Czyli nie starczył nam wąż, wąż był za krótki, brakowało nam troszeczkę, to widać na filmie, prawda? Brakowało nam do, tego palący, do tych palących się tuj za tym drewnianym domkiem. No, i, i ja napełniałam wiaderko i, i polewaczka, a Tilo w tym ogniu biegał, biegał to gasić. Oczywiście na filmie tego nie widać, bo kiedy ja zaczęłam kręcić film, no jak już było jak ten ogień już troszeczkę przygasł, prawda? No bo przecież nie, nie jestem w stanie napełniać jednocześnie konewki i kręcić tutaj wielkie jakieś filmy. No to jest chyba logiczne, że już w momencie, gdzie ten ogień już tak spadł na wysokość kolan, to ja dopiero zaczęłam kręcić, kręcić film. Nie żeby, żeby tu zaraz się pojawiły jakieś znowu hejterskie komentarze. O, jaki ogienek tam do, do kolan, no, nie? więc od razu o tym mówię. Bo może w tle, w tle tutaj to, to damy, albo damy jakieś tam zdjęcia. No i, ale można to obejrzeć w tym, w tym folderze, tak żeby od razu uprzedzić jakichś dziwnych ludzi, którzy tutaj nie mają o niczym pojęcia, nie mają pojęcia co to znaczy walczyć z ogniem, no ale dużo się tam wypowiadają. No, i, i była taka sytuacja, że tak, to nam się udało ugasić z tyłu w tym momencie. Taki huk, i zaczynają się palić te tuje wokół budy ich psa. I ten pies przywiązany do budy. Dla mnie to było tak, jak ten pies zaczął wyć i skomleć, ja tylko do Tila, Boże, ratuj tego psa, ratuj tego psa. No, ale Tilo mówi tak, zachowaj zimną krew, zachowaj zimną krew. Yy, ciągniemy te węże na tą drugą stronę. A ja już po prostu, ja już nie wytrzymałam nerwowo, więc w tym momencie, jak on te węże ciągnął, to ja już pobiegłam tam do tej budy, nie dało się dojść. Po prostu ogień na 3 metry wysokości, wszystko się pali, pies w środku. No ale mój dobra, będę słuchać, słuchać Tila, on, on na pewno wie, co robi. Nie ma takich emocji mężczyźni, nie mają takich emocji, dlatego mężczyźni chodzą na wojnę, a nie kobiety. <grym>, przynajmniej kiedyś tak było. My jesteśmy jednak bardziej emocjonalne w pewnych rzeczach, bo koncentrujemy się na drobiazgach i nie widzimy tej całości, może się tutaj ktoś obrażać albo nie. Uważam, że się wzajemnie uzupełniamy, i, i to nie jest nic złego: że jeden jest taki, a drugi jest taki. No i rzeczywiście, udało się ten wąż podciągnąć. Oczywiście znowu zabrakło nam, zabrakło nam tych dwóch metrów, czy tam trzech metrów węża, no, i Tilo doszedł do wniosku, że będzie sobie torował po prostu drogę przez ten ogień do tego psa. I rzeczywiście lał tą wodę przed siebie, wracał po kolejną, lał przed siebie, wracał po kolejną. To też nie mam na filmie, niestety, szkoda. Y i doszedł do tego psa. Ten pies już ten ogień miał w budzie. To znaczy buda już się od tyłu zaczęła palić. I ten pies to jest bardzo niebezpieczny pies, ponieważ to jest duży sznaucer, czy wielki sznaucer, jakoś tak się nazywa. No i bardzo niebezpieczny, dlatego on jest zawsze przywiązany, bo on atakuje i ludzi, i wszystko co możliwe. Ten pies wiedział, że on mu chce pomóc. Dał sobie to rozwiązać, ten sznurek. Tak się tyle męczył z tym chyba, z, ja nie wiem ile minut, bo to... W w takich nerwach to, to każda sekunda się wydaje godziną. Rozwiązał mu to i, i dał mu klapa w dupę za przeproszeniem, że ma uciekać, a ten pies nie wiedział gdzie. No to za te włosy go złapał, przeciągnął go przez ten ogień. No i uciekaj, uciekaj, nie? Że uciekaj stąd, no nie? A myśmy zaczęli dalej gasić te tuje, które no po prostu szły, szedł ten ogień do tych ich domku drewnianego. I to jest cud. Ja uważam, że to jest cud, że. Konewką i wiaderkiem udało nam się te tuje ugasić, I po, ale myślę, że też zawdzięczam, zawdzięczamy tutaj bardzo dużo tilowi i jego takiej zimnej kalkulacji, logicznej kalkulacji. Yy, on jest logikiem, więc, więc logiczne myślenie co najpierw zgasić, a co nie. Ja bym pewnie zaczęła od końca, <laughs> albo z gołymi rękami bym się rzuciła na ogień. No, ale udało się to wszystko ugasić, i w tym momencie, jakżeśmy nam zostały takie ostatnie ogienki, to ja tam zaczęłam filmować. No i przyjechała policja, przyjechało dwóch policjantów yy, z tej akcji, która była zameltowana. Ten policjant od razu wyrwał mi tą konewkę z, z ręki, no i tam dogasił ogień. Drugi chciał dobrze, żeby wody nie marnować. To mi wziął ten wąż i zgiało ten wąż. A ja mówię, nie, nie, nie można tego zginać, bo wywali, wywali w innym miejscu. Rzeczywiście wywaliło ten wąż w innym miejscu. No policjant mi chciał pomóc, ale wyszło jak wyszło. Drugi poleciał tam szybko do tej płonącej budy, ale tyle mu tam wołał, że nie, że pies już jest wolny. No i tak ugasiliśmy te resztki tego pożaru. A tutaj idzie, idą sobie strażacy na nogach w naszym kierunku. No i tyle do nich woła: no, Gdzie macie samochód? Jak wy to chcecie gasić? No, nie mamy samochodu, bo jest pusty, nie ma wody. A tyle mówi, jakbyście przejechali samochodem, zamiast iść tutaj na nogach 10 minut z dołu, gdzie że się ten samochód zostawili, to żebyście tutaj dawno byli tym samochodem i wszystko by było polane, bo my mamy zbiornik wodny. No ale już było za późno, dobra, wszystko ugaszone, no to poszli znowu z powrotem. No i myśmy wrócili do magicznej łazy, no i za chwilę przyjechali sąsiedzi, wołali. No i ten sąsiad. Sąsiad tak zaczął tyle wydziękować i w ogóle nie za, za wszystko, i tyle potem do mnie wrócił i mówi tak. Gdybym nie wiedział, że on mi dziękuje, to myślałbym, że on się ze mną kłóci. I mówię, no teraz widzę go trochę z innej perspektywy, że on chyba ma taki charakter, żeby tak mówić. No, nie? no i ja mówię, tak, pokazałeś mu te filmy, a on mówi, nie, nie pokazałem mu tych filmów. I ja mówię, dobra, to ja idę do tej sąsiadki. No, i poszłam tam do niej i widzę, że ona tam porządkuje te wszystkie rzeczy. No i wołam tam: Pani Mario, Pani Mario, bo ona też Maria. Dzień dobry, dzień dobry. Podeszłam do niej, przytuliłam ją i, i mówię: Dziękuję za pomoc, żeście nam pomogli. A ona się w tym momencie rozpłakała i mówi: Dziękuję, żeście nam psa uratowali i, i dom. A jeszcze w ogóle ta policja, to policja w ogóle takie wielkie oczy pytają się, czy to nasz dom. A my, że nie, to że to nie nasz dom, że my mamy tutaj oazy poniżej. I państwo ratujecie obcy dom, narażając swoje życie w takich płomieniach. I od razu się zapytali, a z jakiego państwo kraju? Z jakiego kraju jesteśmy? No, i policjant mi właśnie powiedział, że to wszystko są podpalenia, że już są kolejne podpalenia w okolicach Funchal, że po prostu oni już nie wiedzą, co mają robić, gdzie mają najpierw ratować, że, 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 że straż jest tak wyczerpana, że już teraz przyszła jakaś pomoc z kontynentu. Najpierw 25 strażaków, co to jest 25 strażaków, no i potem kilka godzin później, że, że następnych 25, więc w sumie 50, co to jest 50 strażaków bez sprzętu na taką wyspę, tak między nami. No ale że na kontynencie też się pali, w Hiszpanii się pali, już nie wiadomo w ogóle gdzie najpierw ratować. No i, yy, no i jak przytuliłam tą sąsiadkę, to pokazywałam jej te filmy na telefonie komórkowym i to też było takie symboliczne, ponieważ kilka lat temu ona do mnie skoczyła, wywróciła mnie na ulicy, wyrwała mi telefon komórkowy i rozbiła ten telefon yy, o asfalt. Na szczęście to był Tila telefon, więc Ulefon to jest telefon niezniszczalny, więc oprócz tego, że, że tam był porysowany, to nic się wielkiego nie stało. No Z moim to już nic nie zostało z niego. I tak symbolicznie ja tu nagle stoję przed nią i pokazuję jej na moim telefonie, no co się działo. I przyleciał trzmiel, i ten trzmiel usiadł mi na telefonie. Ja mam taką białą oprawkę do telefonu. Usiadł mi na tym telefonie. i i potem mi przeszedł na rękę i tak po tej ręce ręce spacerował. I ona tak patrzy na tego trzmiela i mówi: Boże, te biedne insekty, one już nie mają nic do jedzenia. One wszystkie, wszystkie zdechną z głodu, bo nie mają nic do jedzenia. Nie ma żadnych kwiatów, połowa wyspy jest wszystko wypalone. No i ten trzmiel myślał, że to biały kwiat jest. No, w oazie mam jeszcze troszeczkę kwiatów, na szczęście. Yy, i, I myślał, że to jest biały kwiat. Ja sobie tak pomyślałam: Boże, Kobieta ma taką empatię, jesteśmy właściwie tak podobne, jakim cudem ten mrok tak namieszał, że przez 13 lat jesteśmy w konflikcie, jak ten mrok mógł nią tak sterować, że potrafili nam wodę zatruć albo kotki wymordować. I nagle ona sama ma kotka. I ja się pytam, a co z kotkiem? No bo wiem, że ma kotka od jakiegoś czasu. Ona mówi, no, że kotek bezpieczny i tak dalej. A ja mówię, a wasze kurki żyją. no Ona mówi, tak, tak żyją. I mówi, dlatego żeśmy psa przywiązali, ponieważ jak żeśmy kurki wypuścili, no to pies polował na te kurki, dlatego żeśmy go przywiązali. I, I tak żeśmy rozmawiały, rozmawiały, no ja zaczęłam z nią rozmawiać, mówię tak, że, że blokowaliście cały czas tę nasz, tą naszą wodną oazę natury, żeście nam wszystko niszczyli, ale widzi teraz Pani jakie to jest ważne, że nie możemy liczyć na, na straż, nie możemy na nic liczyć i mówię przecież to jest piękne, że, że robimy tę wodną oazę natury, że jeszcze mamy te dwa zbiorniki do zrobienia z waszym pozwoleniem, ponieważ jeden jest, y, również należy do ich rodziny, czyli jeden jest naszą własnością, drugi należy do takiej społeczności i mówię, z waszym pozwoleniem moglibyśmy również ten duży zbiornik zrobić i podciągniemy rurociąg do nas, do was i już nie będzie żadnego problemu z jakimkolwiek pożarem. I mam nadzieję, że to co się teraz wydarzyło, że w jakiś sposób to im pokaże, że jednak to jest ważne, że jest ważna ta wodna lasa natury, że nawet naprawdę jak te żaby dziamdziają przez dzień i noc tam w tych dwóch miesiącach czy trzech miesiącach w roku, to przecież nie jest nic takiego strasznego. I ona mi się nagle pyta, a jak pani kotki? I w moje pierwsza taka myśl o, pewnie się pyta, żeby je znowu wytruć. Była <laughs> taka moja pierwsza myśl, a potem sobie pomyślałam, nie, jak ona już teraz ma kota swojego, to na pewno nie. I mówiono, że, że są w oazie i wszystkie koty z całej okolicy i wszystkie inne możliwe, możliwe zwierzaki z całej okolicy wszystko jest w magicznej oazie. I ona mówi, to dobrze, to dobrze, nie? I mówi, te ptaki teraz tak potrzebują nie mają nic do jedzenia. No ja mówię, że ja wystawiłam już pokarm i że teraz znowu kupię następny, i następny, i następny tak długo, jak, jak, jak będzie potrzebne. No i ona mówi, że ona też wystawi i wodę, i pokarm. i... No i takżeśmy się rozstały w takich, w takich energiach. I co mi pokazała ta sytuacja? Że na przyjaciół nie można liczyć, a można liczyć na największych wrogów w takich sytuacjach po tym, żeśmy się jeszcze tak rozstali, że, żeśmy tą wodę im zostawili mimo, że to mój prąd, prawda to jednak, że, żeby sobie napełnili ten ich zbiornik przez całą noc ta woda się lała, pompowała się do ich zbiornika i żeśmy ich poprosili, że, że jak się u nich napełni żeby przełożyli do naszego zbiornika i tak zrobili i może też ta sytuacja tej kobiecie uświadomiła, że ja nie jestem żadną czarną wiedźmą bo no wiadomo, że oni jak pobili te krzyże no, i że, że ja jestem czarna wiedźma jakaś, no nie? Bo zobaczyła w internecie, co ja robię. No i nagle była w magicznej oazie i zobaczyła, że tam nie ma żadnych tych laleczek wód wiszących czy pozabijanych kogutów, tylko serduszka i tam dzwoneczki wietrzne i, i żadnych jakieś symboli satanistycznych. I myślę, że też jej to otworzyło trochę oczy, że, że ja nie jestem żadną czarną wiedźmą. No, że się nie ma czego bać. I też nie ma sensu, żeby zlecać na mnie dalsze prace magiczne do jakichś innych czarnych wiedźm, jak to było przez te wszystkie lata. I może to wszystko się jakoś dobrze rozwiąże i może ten pożar będzie też takim momentem przełomowym we wszystkim. Też dla magicznej oazy, że może uda nam się dokończyć tą wodną oazę natury. Że może ten konflikt zostanie zażegnany na zawsze i będą te zwierzaki bezpieczne w tej magicznej łazie, już nikt nie będzie nic niszczył i nic truł. Mam taką nadzieję i taką wiarę w to, że, że ta sytuacja, mimo że taka straszna, to będzie pozytywna w jakiś sposób. No i dzięki nam, naszej energii, że teraz uda się uratować te święte drzewa. W fanal, Bo teraz ten ogień no, no idzie tam w kierunku tego fanal. Że uda nam się to wszystko zablokować, że uda nam się chociażby część tej wyspy ocalić, no a potem odbudować wszystko powolutku, na nowo odbudować, ale też odbudować nową świadomość dla rządu matery, że jednak potrzeba więcej jednostek, że potrzeba więcej helikopterów, że, że trzeba ludzi uświadamiać bardziej, no i że nasza energia pomoże. Na nowo, jak gdyby tą mityczną Atlantydę, jako ten punkt akupunktury tutaj na naszej Ziemi, odnowić, odświeżyć, że ten ogień to będzie taki ogień transformacji w umysłach ludzi, nie negatywnej, że dobra zielone jest niebezpieczeństwem, więc wszystko znowu wybetonować, tylko odwrotnie, że to zielone jest piękne, że to jest naturalne, cudowne, że to nam daje szczęście, ale tą świadomość właśnie, że żeby zadbać o te zbiorniki wodne, o to nawadnianie, żeby zadbać o, o ochronę taką przeciwpożarową, i że, że jak gdyby następnym razem coś takiego się wydarzyło, żebyśmy wszyscy byli mądrzejsi, Potrafi się jeszcze lepiej zorganizować. To był pierwszy pożar, gdzie muszę ci powiedzieć, że ludzie się zorganizowali sami, że ludzie walczyli praktycznie, ludność cywilna walczyła z tym pożarem. Nigdy wcześniej aż tak nie było, aż takiego zaangażowania. Muszę ci powiedzieć, że mam, mamy też nowego sąsiada z Łotwy, bardzo bogatego człowieka, który się dorobił na kryptowalutach i i który jest zupełnie obcy dla nas, tylko raz był w magicznej oazie, a to on próbował do nas dojechać przez las, próbował na kładzie swoim dojechać do nas przez las i, i wysłał nam wideo, że nie jest w stanie, bo po prostu na ogień całkowicie odciął tą drogę dojazdu, nie było szans żadną drogą dojechać do magicznej oazy. I napisał, jakbyście potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, jeżeli da się już do nas dotrzeć, albo odwrotnie, że my czuwamy z żoną, że jak tylko, jak tylko się da przejechać, to do was przyjedziemy. I rzeczywiście o godzinie szóstej, nad ranem oni przyjechali do nas, ale już nie trzeba było nic, nic na szczęście robić. I powiedzieli, bo oni myśleli, że my mieszkamy w magicznej oazie nadal, tak jak kiedyś. No i to chodźcie do nas, chodźcie do nas, do nas spać, że zupełnie obcy ludzie. Zupełnie obcy ludzie, chodźcie do nas spać, u nas jest dużo miejsca i zrobimy coś do jedzenia, a my, że nie, że nie potrzebujemy, że my, my mamy dom poniżej tutaj. No ale to był taki piękny gest z ich strony, i wyobraź sobie, że oni o 6 rano nam to zaproponowali. A o siódmej rano policja ich ewakuowała, ponieważ wszystkie domy się paliły w ich okolicy, czyli na sąsiednim pagórku, nazwijmy to tak. Tam się paliły wszystkie domy i ich ewakuowali, więc nam jak gdyby dali schronienie, a, a godzinę później i tak byśmy musieli wszyscy wstać. Po drugiej stronie, po drugiej stronie, czyli po drugiej stronie magicznej łazy mieszka taka biedna rodzina, gdzie jeden z tych panów pracował u nas przez te wszystkie lata, no i niestety, mimo że duża rodzina, sześć osób, to nic im się nie udało uratować, oprócz domu, wszystko wypalone, nawet ogródek warzywny, kurki się spaliły, wszystko im się spaliło. Nie byli w stanie uratować, bo ten ogień szedł po prostu jak, no, jak w piekle. Jak w piekle praktycznie. Tam na jednym filmie widać latarką, jak, jak ta sąsiadka mi pokazuje wszystko wypalone. W nocy to było. Możeśmy od razu do nich potem pojechali w nocy, żeby zapytać, jak u nich po tym ogniu, czy wszyscy żyją, czy wszystko jest ok. No i co jeszcze się wydarzyło z takich, z takich rzeczy? Ta sąsiadka moja mi opowiadała, że że to, co się działo w tych wszystkich innych miejscowościach, to, to było coś strasznego, że, że krowy się paliły żywcem na łąkach. Nikt nie mógł ich ratować, nikt nie mógł, nikt nie mógł do nich dotrzeć, że, że tak strasznie te zwierzęta wołały, piszczały o pomoc, że się paliły też w oborach, no bo ten ogień zaskoczył wiele ludzi, no zaskoczył ich po prostu w tych miejscach, w których mieszkali. I mogę powiedzieć Ci tylko jedno, że. U tego naszego przyjaciela, gdzie, gdzie były owieczki, spaliło się wszystko. To jest na tych zdjęciach, gdzie widać takie tarasy. Takie tarasy na tych zdjęciach. To tam praktycznie wszystko się wypaliło. To jest na, nad oceanem, na klifie. Ja się nawet bałam go zapytać, co z owieczkami. Bo on siedział wczoraj yy, w kawiarni i płakał. I po prostu płakał cały czas. I, i ja się go pytam. No i wreszcie już nie wytrzymałam i się pytam. Wszystko spalone. On mówi: No, wszystko spalone, kompletnie wszystko, nie? I ja mówię: A zwierzaki? A on mówi: No, kurki tam, yy, króliki, no bo były w zamknięciu spalone. No, ja się pytam: A owieczki? A on mówi: Mario, nie uwierzysz. No, cud się jakiś stał. Ja nie wiem, jak te owce przeżyły. Dzisiaj rano tam pojechałem. Te owce były, latały sobie no nie po tych, po tych łąkach, więc prawdopodobnie jakimś cudem, jakimś cudem ich może moja ochrona ocaliła te owieczki, mówi a one, my, my, be do niego. I wszystkie owieczki zdrowe przyszły, mówi szybko im wodę dałem e, kukurydzę, bo no, nic nie mam do jedzenia, żeby im dać, nic nie ma zielonego nigdzie w żadnej okolicy. Więc kukurydzę im dałem, owieczki żyją jako jedyne zwierzaki. Zostałe. Domku nie ma, obór nie ma, wszystko popalone, ale owieczki żyją. Nasze owieczki. Hm. No to tyle nowości z mitycznej Atlantydy. Trzymajmy teraz kciuki za te dalsze rejony, żeby jak najszybciej się udało ten ogień zahamować, zablokować. No i działajmy po prostu dalej. Ja się postaram teraz w kolejnym czasie dużo dużo aktywniej działać z naszym stowarzyszeniem, ono semina ale nie tylko na takiej zasadzie datków, darowizn. Oczywiście, że to jest ważne, ale też na takiej zasadzie, żeby tworzyć dużo treści, które możesz udostępniać dla innych ludzi, żeby zmienić tą świadomość na ziemi, zmienić tą świadomość, że ta prawdziwa ekologia, ta prawdziwa ekologia, nie ta sztuczna. Że tam trzeba okna wymieniać, czy coś w tym sensie. Tylko ta prawdziwa ekologia to jest taka, jeżeli stworzymy jak najwięcej oaz natury, właśnie takich, nawet mini, mini oaz gdzieś na balkonie, gdzie mogą sobie te insekty żyć, gdzie może sobie ta natura się rozwijać, albo jeżeli możemy na większą skalę, to jak najwięcej takich właśnie oaz na całym świecie. To jest mój cel. I wierzę w to głęboko, że po tym wszystkim, co obserwujesz, co dzieje się teraz na świecie, że razem będziemy działać i razem będziemy zmieniać ten świat na lepsze. Tego nam życzę. Po pierwsze, świadomości w swoim własnym życiu, świadomości siebie, świadomości naszej siły, naszej siły, naszej miłości, siły naszego światła wewnętrznego i życzę nam przede wszystkim tego, żebyśmy się potrafili razem jeszcze lepiej zorganizować w naszej społeczności, może wzajemnie potworzyć takie oazy natury, może zainspirować innych ludzi, którzy mają jakieś tam większe fundusze, żeby w takie oazy zainwestować i to wszędzie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek, gdziekolwiek w Australii, w innych miejscach, wszędzie te oazy są potrzebne i to właśnie takie oazy, które będą chronione przez prywatnych ludzi, bo tylko jeżeli jeżeli ktoś jest zaangażowany w taką oazę, jeżeli sam ją stworzył, to będzie gotowy na takie heroiczne, heroiczne czyny, a taka heroiczna energia, gdzie walczymy o coś, gdzieś bronimy czegoś, to potrafi działać cuda. Potrafi działać cuda. I to ci dzisiaj powiem, że jestem taka wdzięczna sile wyższej, że, że tak nas poprowadziła, że mogliśmy ocalić właściwie dwie malutkie oazy jedną naszą, czyli tam to, to serce, no inne obszary, no niestety nie, ale tu posadzimy nowe drzewa, nie ma się co martwić, nie ma się co martwić, nie będziemy rozpaczać, ważne, że serce magicznej oazy jest ocalone, no i tą drugą oazę tych naszych sąsiadów, bo jakby na to nie patrzeć, to też jest oaza, zielona oaza, a teraz dwie zielone oazy razem <grym> w czerni wszystkich popalonych. Okolic. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I do naszego następnego spotkania. Oczywiście wiem i liczę na Twoją wyrozumiałość, że teraz troszeczkę inaczej pójdziemy. Może będzie opóźnienie, jeżeli chodzi o nagranie kolejnej ceremonii. Tutaj będę Cię na bieżąco informować. Jedna dobra rzecz, kolejna dobra rzecz, że to miejsce, gdzie się spotykamy na ceremoniach, całe zostało nietknięte, nawet jedna dziurka nie została tam wypalona w trawie czy w czymkolwiek innym. Tak jakby Bóg chronił to miejsce ceremonii. Teraz myślę, że będzie miało dla nas wszystkich jeszcze większe znaczenie, bo jeżeli siła wyższa dokładnie to miejsce ochroniła, a właściwie ogień doszedł 50 centymetrów do tego miejsca, a to miejsce zostało ochronione nasze drzewo, pod którym się spotykamy zostało ochronione nawet nie zostało wielce osmolone. Myślę, że będzie to dla nas miało jeszcze większe znaczenie teraz przy kolejnych ceremoniach. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bukardi.